jest szereg takich przygód, które mają taki sam symptomatyczny charakter. Ja w latach, kiedy jako Ojciec Święty był, to był rok 90, któryś był w Krakowie, w kościele świętej Anny, a ja byłem wtedy prorektorem szkoły teatralnej i tam sobie wymyślili, że my już też tacy jesteśmy docenci w tych togach, w tych czopkach, prawda, sobie siedzimy. I też tak siedzę w tym kościele świętej Anny, przed tym ołtarzem, a on wchodzi i w każdej ławce, wpierw z prawej strony, potem z lewej strony, ze wszystkimi się wita, opowiada, prawda, ludzie podchodzą. Ja byłem w tej czapce takiej, w takim tej todze, prawda, udawałem tego dygnitarza uniwersyteckiego. O, i on tak mi podał rękę i tak tutaj tego. I tak mnie potraktował trochę jak jednego z tych tam, prawda, tego. A koło niego był kardynał Macharski. I kardynał Macharski mówi do niego: Tomalak, a co ty tutaj robisz? Powiada, to ty jesteś rektorem? Taki skrót. No Boże mój, to człowiek pamięta, prawda? Potem ostatnie spotkanie z Karolem Wojtyłą w 78 roku. On nas przyjmował zawsze na opłatek. Było to spotkanie przymilne, bardzo serdeczne. Głównie dla aktorów, dla artystów. A pewnie i przychodzili szpice, ale on z każdym rozmawiał wtedy. A jeszcze było tak, że mogliśmy, czy potrzeba była, żeby mu zrobić jakąś część artystyczną. On mówił przeważnie o Norwidzie, mówił Norwida, a myśmy mu jakieś tam wiersze, ja sobie wymyśliłem Herberta, przesłanie pana Cogito, podróżnika, no ale nie chciałem czytać, nie umiałem tego tekstu, więc się nauczyłem i bardzo byłem, no, nieszczęśliwy, że mogę się sypnąć. I tak sobie siedzę, on już tam przywitał się, jest taka kozetka tu w tym głównym pokoju, gdzie jest to okno, prawda, do, z góry. I tak tutaj sobie siedzę i tak ten tekst tutaj powtarzam. I tak coś czuję. A on na to, taka kozetka była, ja wiem, na 3-4 osoby. On tutaj sobie usiadł, a ja tutaj. I tak on usiadł po to, żeby czekać, aż się rozpocznie ten cały obrządek, prawda, teraz tego spotkania generalnego. I mówi: A co pan tam tak? Co pan tak sobie szepce? A ja mówię: no, nauczyłem się wiersza na dzisiejsze spotkanie. Trochę boję się, żeby się nie posypać. On tak patrzy na mnie, tak patrzy i mówi: a pan to był moim następcą w teatrze rapsodycznym. Powiedział to z takim, słuchajcie, ten wielki człowiek, który za parę chwil zostaje papieżem. Tu jest wielkim kardynałem, prawda, światowej rangi, przed tym wydarzeniem też. To on tak sobie do mnie, to poczucie humoru, tak mnie jakoś obłaskawił i tak mnie jakoś uspokoił.